Często zdarza się tak, że los wiąże różnymi splotami osoby, które nigdy wcześniej się nie znały, albo nigdy nie spodziewały się, że kiedykolwiek w jakikolwiek sposób staną się sobie bliskie. Czasem dzieli je pochodzenie, wiek, status społeczny i materialny, a nawet poglądy i zainteresowania. A jednak zdaje się, że wszystko ich życiu zmierza do chwili, kiedy ich drogi się połączą na niwie relacji zawodowych, rodzinnych, przyjacielskich lub nawet uczuciowych. W biografii Stefana Żeromskiego pojawia się kilka wybitnych postaci z jego epoki, o których nie wszyscy wiedzą, że były z pisarzem w pewien sposób powiązane. Jedną z nich był Bolesław Prus. Aleksander Głowacki, bo tak naprawdę nazywał się Prus, był o 17 lat starszy od Stefana Żeromskiego. Zanim pisarz ziemi świętokrzyskiej przyszedł na świat w 1864 roku, jego starszy kolega literat, pomimo młodego wieku, został już bardzo mocno doświadczony przez życie. Dość wcześnie stracił rodziców, już w wieku 9 lat został oddany pod opiekę dalszej rodziny i kilkukrotnie zmieniał miejsce zamieszkania. W wieku 16 lat trafił pod opiekę starszego o 13 lat brata Leona, który był nauczycielem historii w kieleckim gimnazjum. Wkrótce potem Głowacki podjął decyzję, która zaważyła na całym dalszym jego życiu. Postanowił porzucić naukę i wziąć udział w powstaniu styczniowym. Udział w walkach stanowił dla młodego, zaledwie 16-letniego chłopca dość traumatyczne doświadczenie, na które z pewnością nie był gotów. Obraz martwych ciał powstańców i unoszący się zewsząd fetor śmierci na zawsze zapisały się w pamięci pisarza, a ich wspomnienie wywoływało w nim skrajnie negatywne emocje. Prawdopodobnie to właśnie na polu walk powstańczych Głowacki doznał pierwszego załamania nerwowego. W następnych latach jego życia było ich jeszcze wiele, a pogłębiały je liczne fobie, na przykład strach przed otwartymi przestrzeniami czy ciągłe poczucie bycia przez kogoś obserwowanym. Powstanie pozostawiło Aleksandrowi Głowackiemu nie tylko rany psychiczne, ale i fizyczne. W wyniku nagłego wybuchu prochu pisarz doznał poważnych ran szyi oraz uszkodzenia narządu wzroku. Wiele miesięcy zajął mu powrót do w miarę normalnego funkcjonowania. W obliczu tak poważnych uszczerbków na zdrowiu Aleksander Głowacki potrzebował dobrego specjalisty, który pomoże mu w walce z jego problemami. Zajmowało się nim wielu lekarzy, jednak ukojenie odnalazł dopiero w zakładzie leczniczym w Nałęczowie, prowadzonym przez doktora Konrada Chmielewskiego, gdzie trafił pod koniec lat 70. XIX wieku. Głowacki był już wtedy dojrzałym mężczyzną, miał za sobą pewne sukcesy literackie, dzięki którym nie tylko zyskał rozpoznawalność, ale i stabilność finansową. Jego żona Oktawia po przejęciu opieki nad synem swojego zmarłego brata, Emilem, całkowicie poświęciła się spóźnionemu macierzyństwu. Prus za to zajął się pisaniem i reperowaniem swojego zdrowia. W Nałęczowie odnalazł spokojną przystań, dogodną zarówno do tworzenia nowych tekstów literackich, kojenia skołatanych nerwów, jak i do nawiązywania kontaktów towarzyskich. Sprzyjał temu klimat uzdrowiska, bowiem dom doktora Konrada Chmielewskiego i jego żony Oktawii był miejscem otwartym dla ludzi nauki i sztuki, gdzie często organizowano spotkania towarzyskie i przyjęcia. Szczególnie mile widziane były tam osoby wyznające głęboki patriotyzm, a więc i Prus, uczestnik powstania styczniowego. W domu Chmielewskich był nie tylko mile widziany, ale i co najważniejsze, czuł się tam dobrze. W Nałęczowie Prus poznał szczególną osobę, która odegrała dużą rolę w jego życiu. Była to Oktawia Radziwiłłowiczówna, córka Oktawii Chmielewskiej z pierwszego małżeństwa i przyszła żona Stefana Żeromskiego. W chwili ich poznania była ona młodą panienką, o 15 lat młodszą od Głowackiego. Pisarz odkrył jednak, że jest ona bardzo dojrzała jak na swój wiek, a do tego niezwykle oczytana, inteligentna i błyskotliwa. Konwersacja z nią nie przypominała rozmowy z niedoświadczonym podlotkiem. Można było z nią prowadzić dyskusje na poziomie.
Do tego Oktawia była aktywistką, miała zapał do pomagania innym, co wykorzystał Prus, czyniąc ją swoją osobistą sekretarką, która przepisywała jego rękopisy i pomagała mu w prowadzeniu korespondencji. Oktawia zresztą była kimś o wiele więcej. Przyjaciółką, z którą Prus mógł spacerować i rozmawiać godzinami, oraz muzą. Pisarz bowiem urzeczony osobą Oktawii stworzył w swojej powieści Emancypantki postać Magdaleny Brzeskiej, której nadał cechy charakteru swej przyjaciółki. Prus jednak nie mógł mieć Oktawii na wyłączność. Po pierwsze, miał żonę, a zbyt bliska zażyłość z młodziutką dziewczyną mogła zostać uznana za nieprzyzwoitą. Po drugie, Oktawia marzyła o wielkiej romantycznej miłości, a w Prusie widziała jedynie starszego przyjaciela. W roku 1887 poślubiła znacznie starszego od siebie sybiraka Henryka Rodkiewicza, dawnego konkurenta do ręki jej matki. Nie wiadomo dokładnie, jakie motywy kierowały w nią w czasie podejmowania decyzji o wejściu w związek małżeński z o prawie 30 lat starszym mężczyzną. Oktawia zapewniała jednak, że małżeństwo było szczęśliwe. Henryk Rodkiewicz zmarł w roku 1889. W rodzinie Oktawii pojawił się problem wyboru osoby, która przejmie opiekę nad kilkumiesięczną Henią, córką zmarłego sybiraka i Oktawii. Rada familijna zdecydowała, że najlepszym kandydatem na opiekuna prawnego dla Heni będzie właśnie Aleksander Głowacki. Pisarz bardzo poważnie potraktował zadanie, jakie mu powierzono. Z troską zajął się dziewczynką, przez którą nazywany był dziadziem. Dzięki temu, choć w małym stopniu spełniło się jego marzenie o ojcostwie, którego nigdy nie doświadczył. Przy okazji mógł również dalej utrzymywać kontakt ze swoją przyjaciółką, z którą relacja stawała się coraz bardziej zażyła. Jednak i tym razem do niczego więcej nie doszło, ponieważ do horyzoncie pojawił się kolejny konkurent do ręki Oktawii, a był nim młody Stefan Żeromski, który przybył do Nałęczowa na początku lat 90., aby podjąć pracę i podreperować swoje słabe zdrowie. Na Prusie Żeromski nie zrobił dużego wrażenia. Patrząc na niego, starszy kolega literat nie spodziewał się, żeby ten ubogi i chorowity guwerner kiedykolwiek osiągnął już sukces i dorobił się majątku. Oktawia jednak w przeciwieństwie do swojego przyjaciela uznała, że młody, dość przystojny brunet godzien jest uwagi. Należy zaznaczyć, że Oktawia na początku znajomości z Żeromskim nie planowała związku z nim, usiłowała jedynie zeswatać młodego pisarza ze swoją znajomą Jadwigą. Los jednak zdecydował, że po roku znajomości to Oktawia, a nie Jadwiga stanęła na ślubnym kobiercu z Żeromskim. Prus, mimo zażyłości, jaką łączyła go z Oktawią, nie sprzeciwiał się jej związkowi z młodym pisarzem. Postanowił pomóc młodej parze i zaangażował się w sprawy związane z organizacją ślubu. Co więcej, został świadkiem w czasie ceremonii kościelnej, która odbyła się 2 września 1892 roku, a po niej zaprosił gości na obiad. Poprzez ślub z Oktawią, Żeromski stał się ojczymem Henryki Rodkiewiczowej, której prawnym opiekunem był Bolesław Prus. W ten sposób dwaj pisarze zostali ze sobą powiązani. Po ślubie Żeromskich Prus usunął się w cień, ale całkowicie nie zrezygnował z kontaktu z Oktawią i swoją wychowanicą Henią. Utrzymywał z nimi kontakt listowny, a w razie potrzeby udzielał pomocy. Na prośbę Oktawii Prus wspierał karierę literacką jej męża. Należy jednak uwzględnić, że robił to tylko ze względu na swoją przyjaciółkę. Sam w talent Żeromskiego kompletnie nie wierzył.